Olek, znajdujemy się na jesiennej ramówce telewizji polskiej, no i niesamowicie mi miło, że mogę z Tobą porozmawiać. Dołączyłeś do elitarnego grona prezenterów. Elitarnego. To bardzo dobrze brzmi, wiesz, tak po starej znajomości. Jasne. Nie no, w każdym razie, słuchaj, jesteś prowadzącym Pytania na Śniadanie, poprowadzisz także koncert w Gliwicach, Eurowizja Junior. Czy w ogóle dołączając do zespołu telewizji polskiej spodziewałeś się, że Twoja kariera tak się potoczy? Wiesz co, jedno jest pewne. W tej pracy trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ja czekałem bardzo długo na tę chwilę, kiedy ten wiatr trochę bardziej zawiał w mój żagiel, bo od 2016 roku tak naprawdę jestem związany z Telewizją Polską. Przychodziłem na początku jako ekspert showbiznesowy do cyklu Czerwony Dywan w Pytaniu na Śniadanie i proszę bardzo, ta przygoda z telewizją zaczęła nabierać szybszego tempa. To była kula śnieżna i proszę bardzo, dzisiaj znajdujemy się w pięknych okolicznościach przyrody i nie tylko, najnowszej technologii. I faktycznie powiem Ci, że ta jesień będzie niezwykle wyjątkowa, nie tylko za sprawą Pytania na Śniadanie, to jest jednak moja redakcja matka, w której czuję się fantastycznie. Przede mną nowe wyzwania, mam nadzieję, że podołam, ale w takim towarzystwie jak Ida Nowakowska czy Roxana Węgiel czuję się absolutnie spokojny. To są dobre dziewczyny, one uczą mnie zawsze, żeby być wiecznie uśmiechniętym. Ja o tym uśmiechu lubię sobie pozapominać, ale wiem, że z nimi będzie dobrze, że damy radę. 24 listopada zapraszamy wszystkich do Gliwic. Tam Eurowizja Junior. No, mam nadzieję, że wygramy po raz kolejny, bo chciałbym jeszcze raz spotkać się ze wszystkimi młodymi i nie tylko w czeluściach naszego pięknego kraju. No dobrze, Olek, to ja muszę Cię w takim razie zapytać, czy Ty na przykład nie boisz się porównań do innych prowadzących Pytanie na Śniadanie? No i w ogóle, czy zdarza Ci się mierzyć się z hejtem w internecie, gdy już wzbiłeś się na te wyżyny popularności? Odpukać, tak sobie tutaj zapukam. Z hejtem jeszcze się absolutnie nie zmierzyłem, ponieważ jeszcze na szczęście mnie on nie dopadł. Być może wszystko przede mną. W każdym razie, jeśli nawet on się pojawi, nabieram grubej skóry, mam nadzieję, że sobie jakoś poradzę. Natomiast, wiesz co, porównania zawsze były. Tak jest w telewizji, tak to już jest, jak się jest na tak zwanym świeczniku i poddaje się ocenie innym. Oczywiście wszyscy mają prawo do oceny, żyjemy w wolnym kraju, każdy może wyrazić swoją opinię. Faktycznie te opinie są czasem bardziej przychylne, czasami mniej. W każdym razie staram się jakoś na to nie zwracać uwagi. To nie jest jakaś taka hipokryzja z mojej strony. Oczywiście, ja wiem, że być może ktoś mnie spotka na ulicy i powie, a śledzę Pytanie na Śniadanie, oglądam kolegów młodszych i starszych po fachu, pan się do tego nadaje lepiej, gorzej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast absolutnie się tym nie przejmuję i to mówię z czystym sumieniem. No dobrze, to życzymy, aby tak było do końca Twojej kariery. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i trzymamy kciuki za kolejne projekty. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że będzie dobrze.